W świetlicach wiejskich naszej gminy odbywają się warsztaty wielkanocne, w trakcie których można nauczyć się przeozdabiania pisanek różnymi technikami, a także przygotowywania palm i koszy wiklinowych. Warsztaty cieszą się sporym zainteresowaniem. Przychodzą na nie osoby w różnym wieku. W ich trakcie panuje bardzo twórcza atmosfera. Powstają piękne rzeczy. Odwiedziliśmy z kamerą kilka miejsc, w których odbywały się warsztaty. W Moskorzynie robiono anioły z gipsu, w Sobinie przygotowywano pisanki oraz imponujące wiklinowe kosze. Byliśmy także w Żelaznym Moście. Tam wśród uczestników warsztatów byli goście z Wielkiej Brytanii. Z czym pani się kojarzą święta wielkanocne? Święta wielkanocne z zajączkiem, z rodziną, z Jezusem. Jakie ma pani wspomnienia związane ze świętami? Z dzieciństwa na przykład. Coś szczególnego? Farbowanie jajek, robienie koszyczka, pójście do kościoła poświęcić koszyczek. A takie przygotowywanie tych elementów, które się nieodłącznie kojarzą ze świętami, to jak się w pani domu rodzinnym odbywało, jak pani była dzieckiem? Czy było tak, że wszyscy razem przygotowywali? Tak. Zdarzało się, że nie, ale w większości oczywiście wszystko było wspólnie robione. Mam młodszą siostrę, także cały czas była podtrzymywana tradycja. Dzisiaj uczestniczy pani w warsztatach, więc widać właśnie, że ta tradycja jest ciągle kultywowana. Tak jest, aczkolwiek nie było mnie, nie byłam obecna wielokrotnie. Nie wiem od ilu lat jestem pierwszy raz tutaj. I uczestniczę w warsztatach. To chyba tak wyjątkowo wzruszający ten rok będzie i te święta tegoroczne z uwagi na to, że po wielu latach powrót. Wie pan co, szczerze, jeszcze będę wyjeżdżać na święta, ale przed świętami atmosferę chociaż liznę. Przygotowywanie pisanek, palm, koszy wiklinowych to nieodłączny element wielkanocnej tradycji. Tradycji, która jest bardzo ważna, bo wyróżnia nas Polaków spośród innych narodów. Święta wielkanocne w naszym kraju mają wyjątkowy urok, wiążą się z nimi piękne wspomnienia. Pisanki to jest symbol życia i te pisanki u mnie w domu naprawdę się malowało woskiem, starą metodą batikową. Tutaj zresztą też panie będą próbowały, mam nawet wydmuszki, mam wosk przepalony i będą próbowały malować po swojemu. Ja maluję już pisanki ponad 40 lat. Corocznie około 400 pisanek, także już doszłam do takiej wprawy, że naprawdę. Przede wszystkim, no co jeszcze, potrawy. Potrawy. Potrawy takie jak żur, takie jak biała kiełbasa, pascha. To są podstawy. Chrzan, ćwikła, także no i przede wszystkim msza. Msza, na którą się idzie. Kiedyś jak mieszkałam w mieście, to się szło rano na rezolekcję, a teraz przenieśli, bo ludziom wygodniej w sobotę iść, to idą po pracy w sobotę, w wolny dzień. Bo niektórzy jeszcze w soboty pracują i tak to wygląda. Nasza polska wielkanocna tradycja z trudem, ale jednak opiera się ogólnoświatowym, globalizacyjnym trendom. Teraz jest taka komercja. Pójdzie się w ostatni dzień, kupi się wszystko w sklepie. A kiedyś trzeba było stać w kolejkach, walczyć o to, chodzić, zachodzić, żeby coś dostać. A teraz wszystko mają podane na tacy. I już się nie odczuwa tych świąt, nie przeżywa się tak jak kiedyś. Ale dobrze, że są takie warsztaty jak te dzisiejsze, to przynajmniej można kultywować tradycję przygotowywania. Nie lubię, jak się robi palmy ze sztucznych kwiatów, bo to jest takie sztuczne. Niech to będzie bukszpan, niech to będą zboża, niech to będzie krepina, bo to jest takie po prostu ręcznie robione, swojskie. Pani Maria to instruktorka z wieloletnim doświadczeniem. W swoim życiu wykonała tysiące pisanek różnymi technikami. Od wielu lat zaraża swoją pasją kolejne pokolenia mieszkańców naszej gminy. Dzieciaki lubią tutaj przychodzić, lubią robić, bo próbujemy wszystkiego. Na przykład przedwczoraj robiliśmy kwiaty z krepiny. Ręcznie też krokusy, przebiśniegi, to są takie wiosenne kwiatki. I dzieci się bardzo cieszą. Teraz już zanika w ogóle coś takiego, żeby coś ręcznie robić. Dzieci przychodzą z szóstej, z piątej klasy, one nie umieją prosto wycinać. Manualna potrzeba robienia czegoś zanikła. Teraz komórka, tablet, to jest wszystko. I dzieci nie czytają, nie biorą udziału w takich zabawach, bo nawet nie umie ktoś poprowadzić. Bo wszystko jest takie, o malowankę się da. U mnie nie ma czegoś takiego, bo malowanki nie uznaję, jak coś dzieciom rysuję, to na żywo, jak coś dzieci robią, to też na żywo, mają ochotę, to robią, nie mają ochoty, to robimy coś innego, bo to nie jest szkoła. Warsztaty wielkanocne będą się odbywać jeszcze do soboty.